Siemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tą ścianą, ponieważ dopiero była wymurowana jakiś czas temu i pasowałoby ją teraz ładnie zatynkować i dać jakieś ozdoby. Dlatego to będzie temat na najbliższy odcinek bądź dwa. Nie przejmujcie się echem, ponieważ jesteśmy w miejscu, które jest 10 razy większe niż ten budynek, który ostatnio widzieliście, z którego nagrywaliśmy odcinki przez jakiś czas, więc tutaj no jednak będzie to echo. Dlatego postaram się jak najmniej z wami rozmawiać i zobaczcie sami, jak ta ściana się zmieni za nieduże pieniądze. Nie ma co przesadzać. Zrobi problemów. O, może bym musiałem stopić. Zrobiłem taką prostą instalację. Powiem wam, że trochę musiałem się pogłówkować, bo nie wiedziałem, jak to podpiąć ten regulator, ale po prostu no jakoś to działa, tak? W każdym bądź razie nie wiedziałem, że oznaczenie M jest na regulatorze, a nie N, więc w sumie zasada podobna jak do włącznika, tylko trzeba było trochę pomyśleć. Próba. Działa, działa. Można teraz poustawiać, jak mocno ma dmuchać. Jeszcze dwa mają takie przyjść za kilka dni. Przemieszamy i jedziemy ze ścianą. Zrobimy połowę ściany w knaufie, a drugą połowę w alpolu. Zobaczymy mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Na 15 kg knaufa poszło 10 litrów wody, więc jest dosyć mocno. Jest taka rzadsza, ponieważ ta ściana jest prosta. Ja ją porównałem z poziomicą dosyć dokładnie, bo nie chciałem nawalić na nią później dużo tynków, żeby ją podrównać. Dlatego kwestia jest tylko ją delikatnie przylizać, bo na to pójdzie kamień ozdobny. Dlatego nie będę tutaj robił poziomnicą, tylko po prostu ściągnę góra-dół na równo, żeby tylko taką zrobić delikatną poświatę i tyle. I zostawimy to na dzień i następnego dnia sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Przede wszystkim, czy wyschnie, czy odparuje ta woda, bo jest tu w granicach 16-17 stopni. Jak sami słyszycie, dmucha wychodzą i grzeją to pomieszczenie, a tutaj jest trochę metrów. Dlatego zobaczymy. Pierw ten, później ten.
dosłownie coś takiego. Tylko liznąć. Na pewno to będzie lepszym rozwiązaniem niż jakby bezpośrednio na typu z takim przykleju kamień ozdobny. Dlatego delikatnie pół milimetra, milimetr tego tynku musi być. Dopiero skończyłem nakładać i zobaczcie. Białe się robi punktowo. Po pierwsze było tutaj, znaczy nie jest tu gorąco, bo tutaj jest też koło, mówię, 16, może 18 stopni, ale jest tutaj ogrzewanie naddmuchowe, które dmucha powietrze bez przerwy. Powietrze mieszane jest przez wentylator. Około 1400 metrów sześciennych na godzinę, czyli tutaj dosłownie wystarczy jakieś 40 minut, żeby to wymieszało. Do tego jeszcze jest, mówię, ciepłe powietrze w temperaturze 240 stopni dmuchane. I zobaczcie, co się dzieje po 10 minutach. To jest knauf, ten, który widzieliście, MP75 lekki. Dziwnie mi się otwarło całe, mimo że nie chciałem, z jednej strony dobrze. Zasada jest taka sama jak w przypadku tamtej ściany, czyli narzucamy delikatnie, ściągamy i tyle. Nie używamy nic innego, ponieważ tutaj i tak pójdzie na to kamień ozdobny. Więc to jest tylko po to, żeby kamień nie kłaść bezpośrednio na tych pustakach. Zbierz tam, gdzie chlał, powiem, albo zobaczymy, jak się nakładać. Dobra, szybkie podsumowanie, ponieważ nie ma sensu czekać do jutra, skoro już widać, że jedna strona, jak i druga strona schnie tak samo. Z tej strony, jak dzisiaj, knauf, z tej strony jest Alpol. Jak chodzi o moje odczucia w stosunku do jednego, do drugiego, tak samo mi się pracowało. Na początku wydawało mi się, że ten potrzebuje więcej wody i dostał chyba 2 litry więcej. I troszkę mi się gorzej pracowało,
ale tak jak mówię, tu jest piecan muchowy, tutaj temperatura powietrza jest zmieszana cały czas i ten klej już, znaczy ten typ normalnie zaczął funkcjonować, więc wydaje mi się, że jest ok. Ja nie widziałem żadnej różnicy. Stosunek ceny 25 zł, 23 zł, więc jest 2 zł różnicy. Podobno po nowym roku będzie o wiele drożej, ale to nic nie wiadomo. Poza tym do końca roku jest jeszcze trochę czasu, można kupić. Dobra, ja się z Wami żegnam. Jak wyjdzie, to na pewno zobaczycie w kolejnym odcinku, ponieważ musimy to później uzupełnić ładnie, ozdobić kamieniem ozdobnym, dekoracyjnym i prawdopodobnie zrobimy jakieś oświetlenie LED dookoła drzwi, żeby to fajnie wyglądało. Z tą temperaturą 2 godzinki suche. Ale tak mówię, to na spokojnie. Jak nie będzie pogody, przyjdziemy tutaj. Jak będzie pogoda, no to zobaczymy, czy uda się wykonać jeszcze też w tamtym domu. Dlatego wszystko na spokojnie. Całą zimę mamy tutaj do pracy, bo w tym roku przez całą zimę mam zamiar tutaj robić niektóre rzeczy. Więc jeżeli chcecie oglądać dalej te odcinki i widzieć, co tutaj się wyrabia, co robimy codziennie ja albo moja żona, no to zasubskrybujcie kanał. A jeżeli nie, no to nikogo nie namawiamy. Oczywiście tak jak wspomniałem na początku, czy w którymś tam odcinku z rzędu, że to jest vlog, to nie jest typowy kanał o budowie, ponieważ ja się uczę i jednocześnie staram się innych zainspirować tym, co ja robię, czyli jak ja mogę, bo nigdy tego nie robiłem i się uczę i dla mnie to nie jest ciężkie, więc każdy chyba może sobie samemu to zrobić. Dobra, uciekam, bo jestem brudny, a jest godzina chyba 19 i pasowałoby siąść sobie z rodziną, zobaczyć jak tam młoda się czuje. Dlatego dzięki za dzisiaj. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.